Cześć, jeżeli masz dość kabli do ładowania urządzeń mobilnych, nie wiesz co z nimi zrobić, nie wiesz czy są dobre czy już nie, można to szybko sprawdzić, zaraz pokażę w jaki sposób. Podobnie jest z ładowarkami, jak sprawdzić przewody, jak sprawdzić ładowarki, pokażę w moim filmie, do którego oglądania Was zapraszam. A oto mały uniwersalny tester USB, za pomocą którego sprawdzicie przewody różnych rodzajów, jak również ładowarki sieciowe. Już na opakowaniu widać skrócony opis połączeń testera oraz jego sposób wykorzystania. Żeby nie przedłużać, rozpakuję szybko opakowanie urządzenia. Zobaczymy, co jest wewnątrz. W środku znajduje się skrócona instrukcja obsługi oraz schemat połączeń. A tu po prawej stronie w precyzyjny sposób wyszczególnione są parametry tego testera. Zwróćcie uwagę, jaki szeroki zakres prądowy i napięciowy posiada ten tester. Zobaczcie, ile jest funkcjonalnych gniazd na wejściu i wyjściu tego testera. Zaraz Wam wszystkie omówię. Tester jest estetycznie wykonany, mały, wygodny w transporcie, zmieści się w każdej kieszeni. W sieci handlowej można spotkać wiele różnych testerów, ale ten przykuł moją uwagę ze względu na jego parametry oraz na kilka rodzajów gniazd połączeniowych. Ułatwią one prowadzenie pomiarów i czynią ten tester bardzo uniwersalnym. Tester posiada złącza USB, wejście typu A, wyjście A oraz wejście typu C. Wyjście C. A to jest wyjście USB typu A. Oraz z boku jest złącze mikro USB. Pamiętać należy, że jest to gniazdo wejściowe. A na spodzie testera opis parametrów. W komplecie opakowania jest również przejściówka do gniazda mikro USB, która umożliwi nam kombinację wielu różnych połączeń. Pozornie niewidoczne, ale bardzo przydatne gniazdo podczas testów. Na centralnej ścianie testera jest widoczny wyświetlacz, który przedstawia nam prąd ładowania, napięcie ładowania oraz moc wejściową, w zależności jakich parametrów będziemy oczekiwać podczas pomiarów. Przy pomocy tego testera zrobicie porządek w domu, to znaczy usuniecie niepotrzebne ładowarki, przewody, które są już przełamane, które straciły parametry przewodzenia prądu. Naprawdę wydaje się, że jest uszkodzona ładowarka, a to nieprawda, bo może być uszkodzony przewód i odwrotnie. Tester umożliwi Wam naprawdę sprawdzenie sprzętu, który posiadacie w szufladzie, w biurku, w domu itd. A teraz zobaczcie, widać moc, która płynie przez tester. To jest moc w watach prądu ładowania, widać napięcie, widać natężenie płynącego prądu. Jak mówiłem wcześniej, tym testerem sprawdzicie ładowarkę, czy jeszcze jest dobra, czy uzyskuje się z niej właściwe parametry. Wystarczy podłączyć ładowarkę do sieci, a między nią tester i sprawdzić, jakie uzyskuje się właściwości elektryczne. Na wyświetlaczu widać, co oferuje ta ładowarka. Możecie sprawdzić kolejną, inną ładowarkę i tak po kolei wyeliminować uszkodzone, niepotrzebne, zbędne ładowarki. Nadmienić warto, że sprawna ładowarka, jak i również przewody podłączone do urządzenia mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo podczas obsługi ładowania sprzętu przenośnego. I ten tester właśnie pozwoli sprawdzić wszystkie parametry, które nas interesują. Możemy dla przykładu sprawdzić, czy ładowarka kupiona przez nas jest oryginalna, czy nie. W prosty sposób tester uwidoczni, jakie parametry właśnie posiada taka ładowarka. Możemy sami ocenić, jak dobry jest kupiony przez nas sprzęt i jakie ładowanie taka ładowarka właśnie osiąga
podczas sprawdzania tym właśnie testerem. Ten tester jest o tyle przydatny, że za pomocą jego możemy sprawdzić wiele różnych przewodów, właśnie dlatego, że tester posiada wiele różnych gniazd, które umożliwią takie podłączenie, dla przykładu złączem micro USB. W opisie filmu umieściłem przydatne linki, w których zobaczycie, że niewiele testerów posiada tyle gniazd połączeniowych. A teraz zwróćcie uwagę, jak wygląda sprawdzenie przewodów USB przy pomocy tego właśnie testera. To znaczy, użyłem do ładowania smartfona kilku przewodów i zobaczcie, jakie są prądy i wskazania na wyświetlaczu testera. Czyli sumując, przewód nie jest równy przewodowi i możemy szybko sprawdzić, czy dany przewód dobrze przewodzi prąd, czy nie. Podłączam teraz inny przewód i zobaczcie, jaka jest różnica. Nadmienić trzeba, że podłączam do tej samej ładowarki i tego samego smartfona. Zobaczcie, jaki jest wzrost mocy. To nie są czary, to po prostu jest lepszej jakości przewód. Często jest tak, że wizualnie przewód jest dobrej jakości, wygląda świetnie, a naprawdę oferuje niskie parametry elektryczne przy ładowaniu smartfona. I właśnie w taki sposób, podłączając ładowarki i przewody do testera, możecie wyeliminować te niesprawne, uszkodzone o niskich parametrach lub niesprawne przewody i ładowarki USB. I oczywiście poprawiając bezpieczeństwo podczas ładowania sprzętu przenośnego. Warto pamiętać, że sprawną ładowarką, sprawnym przewodem nie uszkodzicie swojego sprzętu, który właśnie zasilacie. A oto dalsza część testów i pomiarów. Zobaczcie, jak to wygląda. Podsumowując film, muszę dodać, że kupiłem ten tester i używam go na co dzień do pomiarów, do szybkich testów. Sprawdza się. Osobiście polecam tester. Jak dla mnie sprawdza się w 100%, jest godny polecenia. Dzięki nim pozbyłem się niesprawnych przewodów zasilających oraz uszkodzonych ładowarek. Zabezpieczyłem w ten sposób przed uszkodzeniami swój zasilany sprzęt. Na tym kończę. Dziękuję za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że film się przyda w testowaniu Waszego sprzętu. Trzymajcie się, cześć!